Szczególnym znamieniem odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II, jednym z wielu, ale bardzo ważnych aspektów jest zaangażowanie w liturgii i w posłudze Chrystusowi obecnemu w świętych czynnościach ludzi świeckich. Jednym z takich przejawów jest funkcja nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej. Dzięki życzliwości księdza biskupa w naszej diecezji od kilku lat są przygotowani każdego roku nowi szafarze do posługi Komunii Świętej. Funkcja nadzwyczajnego szafarza podyktowana jest przede wszystkim troską duchową wiernych. Salus animarum suprema lex, zbawienie duszy, zbawienie człowieka, jest naczelną zasadą wszelkiej posługi w Kościele. I właśnie funkcja nadzwyczajnego szafarza podyktowana jest dobrem duchowym wiernych. Tak jest wyraźnie powiedziane w instrukcji kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Bycie szafarzem to przede wszystkim zobowiązanie. Zobowiązanie do służby, do pomagania tym, którzy w Kościele są najważniejsi, czyli prezbiterom, biskupom. I tak to traktuję. Ksiądz proboszcz poprosił, zapytał, czy mógłbym zostać szafarzem, czy chciałbym zostać szafarzem. Przyznam, że trochę czasu mi zajęło, zanim się zdecydowałem, ale ponieważ w Kościele jestem od dziecka, byłem ministrantem, później lektorem, to naturalnie jakby przyjąłem też takie zobowiązanie, że będę szafarzem. Tutaj przyjeżdżamy do Włocławka akurat w grupie z kolegami z Konina, z parafii świętego Maksymiliana, po to, by poznać te tajniki, by jeszcze lepiej przygotować się do tego posługiwania, do tej służby drugiemu człowiekowi, bo tak właśnie, jak wspomniałem, to traktujemy. Szafarz nadzwyczajny, jak sama nazwa mówi, jest nadzwyczajnym w posłudze Komunii Świętej. Ta funkcja przejawia się na dwóch płaszczyznach, mianowicie udzielanie Komunii Świętej, pomoc prezbiterom w udzielaniu Komunii Świętej podczas mszy świętej. Wtedy, kiedy jest duża liczba wiernych świeckich przystępujących do Komunii Świętej, potrzeba, aby nie zostały zachwiane proporcje między poszczególnymi elementami strukturalnymi mszy świętej, aby Komunia Święta nie trwała zbyt długo. Dlatego są szafarze, którzy mają księdzu pomóc w udzielaniu tejże Komunii Świętej. Druga funkcja, drugi wymiar posługi wyraża się w zanoszeniu Najświętszego Ciała Pana Jezusa do chorych. Wiem, że dla osób chorych, zwłaszcza tych, którzy są przybici do łoża boleści, którzy nie mogą przychodzić na Eucharystię niedzielną do swoich kościołów parafialnych, Komunia Święta jest największym darem, największym skarbem i największą radością, jaką można sprawić osobie chorej, to jest właśnie przynoszenie Komunii Świętej. I tutaj nadzwyczajni szafarze spełniają niezwykłą funkcję, ich rola jest niezwykle ważna, pomocna w duszpasterstwie osób chorych i cierpiących. Dusza moja pragnie i tęskni do przedsieni pańskich, moje serce i ciało radośnie wołają. Do Boga żywego, 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 do Boga żywego.
Naturalnie, że funkcja nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej jest związana z decyzją księdza proboszcza. Tylko można zostać szafarzem na mocy z wyznaczenia przez księdza proboszcza i decyzji biskupa ordynariusza. Dla wiernych świeckich jest bardzo ważna zachęta, ponieważ nieraz w kościołach spotykamy takie sytuacje, że wierni stronią i jakoby pomijają troszeczkę niekiedy szafarza świeckiego. Idą, wolą iść do księdza proboszcza, księdza wikarego czy księdza prefekta. Jakoby dając ten sposób do zrozumienia, że może ta Komunia Święta z ich rąk jest bardziej godna, czy bardziej dostojna. W każdym razie musimy pamiętać, że to od kogo, kto, z których rąk, z jakich rąk przyjmujemy Komunię Świętą, czy to szafarz nadzwyczajny, czy biskup, czy prezbiter, czy diakon, to naprawdę nie ma znaczenia. Wartość przyjętej komunii mierzy się naszą postawą duchową, naszym przyjęciem, naszą wiarą, naszą miłością. W to, w jaki sposób my współpracujemy później po przyjściu Chrystusa do naszego serca z Jego łaską. Jak my później przeżywamy w ciągu dnia obecność Chrystusa. Przy okazji zaznaczę również to, czy my przyjmujemy Komunię Świętą na rękę, czy w postawie stojącej. Czy przyjmiemy, powtórzę jeszcze raz, od zwyczajnego czy nadzwyczajnego szafarza. To w istocie swej nie ma znaczenia. Istota polega na moim przyjęciu Chrystusa, na mojej współpracy z łaską, na mojej pamięci, obecności w ciągu całego dnia, że ja przyjąłem Chrystusa, że fizycznie jestem z Nim zjednoczony poprzez Jego najświętsze ciało. A także wszystkich zachęcam, mężczyzn, którzy chcieliby kiedyś pełnić tę funkcję nadzwyczajnego szafarza, aby zdecydowali się, aby prowadzili życie godne, by później ksiądz proboszcz mógł ich do tej funkcji powołać, a ksiądz biskup w uroczystym obrzędzie ustanowić.